W moim biednym nosie i oszkaradnej Zosi. Dziś usiadła koło nas nowa koleżanka. Ta koleżanka jest taka mała jak Tosia, więc będzie siedziała z nami w pierwszej ławce. Tej koleżance na imię jest Zosia. Jak tylko ta Zosia usiadła koło Tosi, zaraz zajrzała do naszego piórnika. Ja głowy wysadziłem, żeby jej się lepiej przyjrzeć, a ona prast! Prędko zamknęła piórnik i mój śliczny nos mi przygniotła. Tosia tyle razy piórnik zamykała i nigdy, nigdy nosami nie przygniotła. Zacząłem okropnie płakać. Tosia pewno usłyszała, bo otworzyła piórnik, wyjęła mnie i aż się za głowę złapała. A tamta Zosia, wstrętna, aż się pokłada na ławce ze śmiechu. Nos miałem spłaszczony jak placek, obie dziurki do góry. Tosia, widząc moje zmartwienie, wzięła trochę czerwonej plasteliny i dorobiła mi nos jeszcze większy i jeszcze piękniejszy. Kiedy wróciłem do piórnika, wszyscy mi zazdrościli. Potem ta Zosia poprosiła Tosia, żeby jej pożyczyła ołówka. Ołówek wcale nie miał ochoty iść do tej Zosi, ale Tosia go wyjęła, dała jej i zamknęła piórnik. Położyłem się więc na moim pamiętniku i zasnąłem, a tu mnie budzą jakieś jęki. Guma myszka szturcha mnie w bok. Wstawaj, wstawaj, plastusiu, zobacz, co się dzieje z ołówkiem. Zrywam się, patrzę. Ołówek leży w swojej przegródce, cały pogryziony. Jego śliczne boczki, całe pokiereszowane. Co się stało? Pytam. A biedny ołówek jęczy. Oj, oj, to ta szkaradna Zosia. Co ona ci zrobiła? Pogryzła mi poczki i mój śliczny, blaszany kapelusz, bo nie mogła zrobić zadania. A co jej na to Tosia powiedziała? Nic jej nie powiedziała. Wszyscy w piórniku okropnie się oburzyli i powiedzieli, że nikt się nie da więcej tej Zosi pożyczyć. Guma Myszka zapiszczała. Co tu robić? Ona nas wszystkich poniszczy jak mnie, zajęczał Ołówek. Ja ją w palec zatnę! Zazgrzytał scyzoryk. My ją atramentem powalamy, zatrzeszczały stalówki. Ja jej poślę na zeszyt dziesięć kleksów, zadudnił kałamasz. Ja jej zamarzę wszystko w zeszycie, pisnęła guma myszka. Tylko biedny ołówek niczym się nie odgrażał, leżał bez ducha, z pogryzionymi boczkami i z pogryzionym kapeluszem. Podesłaliśmy mu wycieraczkę od pióra, żeby mu było miękko, ale nic mu to nie pomogło boczki się nie zagoiły. O Zosi niszczycielce historia smutna wielce. Dziś rano ledwo Tosia otworzyła piórnik, zaraz Zosia woła To daj no mi scyzoryk, odkręcę tę śrubkę w ławce. Scyzoryk nie nadążył się nastrożyć, a tu zgrzyt, zgrzyt. Już miał ostrze, wyszczerbione o żelazną śrubkę. Ale Zosia nie zważa na to, kręci dalej. Tam ostrze ześlizguje się ze śrubki prosto w palec Zosi. A to wstrętny scyzoryk! Zosia rzuciła go i owinęła krwawiący palec chusteczką. Zaczęły się ćwiczenia. Oj, nie mam stalówki! To osiu pożycz mi stalówkę. To się zaraz pożyczyła stalówkę. Zosia gryzmoli. Nie widzi, że atrament pryska ze stalówki, że całe palce atramentem powalane. W końcu przycisnęła tak mocno że stalówka pękła. A na stronicę skoczyło dziesięć kleksów. Oj, co to będzie? Przyjdzie pani, będzie się gniewała. Ale Zosia znowu. Tosiu, pożycz mi gumę. Chwyciła Zosia biedną gumę myszkę. Trze, trze, zamazała całą stronicę. To jest guma do ołówka, atramentu nią nie zetrzesz. Więc Zosia wpłacz, a Tosia ją pociesza. Nie płacz, Zosiu, Powoli nauczysz się wszystkiego. Nie będziesz kaleczyła się z cyzorykiem, nie będziesz robiła kleksów w zeszycie, nie będziesz łamała stalówek. Wszyscy w piórniku powiedzieli, że ta nasza Tosia to jest za dobra.